Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w nowym materiale na moim kanale. Tak jak macie i w tytule, jedni kliknęli, jedni nie, bo podejrzewam, że już trochę osób ukrytka nie lubi za to, co nam tutaj uskutecznia, że nam żadnych nagród nie daje. Przepierun jeden, nie? Kto jest za... ukrytek to pierun. Piszcie w komentarze, piszcie. Ukrytek to pierun, ale ja mam zamiar go rozgryźć i zobaczymy. Chodzi tutaj o to, żeby w tym ukrytku przynajmniej z 10 sztuk przyjaciół znaleźć i zobaczyć, czy to faktycznie przynajmniej ciut urośnie, bo jeśli nie, no to ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens bawić się dalej w tego ukrytka. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, więc zobaczymy tak naprawdę. Czy ktoś przyszedł? Chyba nie. Chyba miałem tylko takie dziwne... Tak mi się wydawało. Dobra, chcesz go poszukać? Do dzieła oczywiście. That's right. Idziemy. Nie w tym kierunku, w tym. O tak jest. O to chodziło. O to chodziło. Trójeczka i najprawdopodobniej... No inżynier jest chyba lepszą postacią, znaczy najlepszą po stronie zombie do poszukiwań. Choć też koza też robi swoje, wiecie. To jest chyba jeden dzik, czy inżynier, czy koza. Nie w tą stronę, tylko w tą. O, właśnie w ten sposób. Pyk, znalazłem znajomego, czyli mamy jednego. Okej, okay. Załatw tutaj, weź pomóż. Zbierzemy trochę monet, to przynajmniej się ciut przydaje. I teraz chyba gdzie jest ten ratusz, po której on jest stronie? On jest tu, bardzo blisko, także okej. Mega was zapraszam na mój serwer z Minecrafta, bcraft.pl. Adres macie w opisie oczywiście do strony internetowej oraz do fanpage'a, więc możecie tam łapkę zostawić. Dzięki bardzo i mega was zapraszam na wspólne granie, bo na streamach sobie bardzo, bardzo często w Minecrafta razem gramy, ale także w inne giery, więc jeśli nie jest weekend, to o 16 bądź też o 15, a jeśli jest weekend, no to o 10 rano startujemy i wspólnie sobie gramy, także będzie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo spoko i bardzo miło. Szukasz znajomych, muszę iść tam, 100%. Nie wiem, no. Nie wiem, drugiego szukamy i się zaraz wszystko wyjaśni. W międzyczasie w tym ukrytku, to jest raczej dobry odcinek na to, żeby wam poopowiadać o czymś, na przykład o tak typowo serwis Minecrafta, bo jako tako nie musicie mieć premium Minecrafta, żeby na nim grać. Każdy ma dostęp, także was mega zachęcam do grania, tym bardziej, że działki, jak będziecie tam coś na tych działkach sobie budować fajnego, jakieś zamki odwalicie czy różne inne rzeczy, to słuchajcie, macie jako taką szansę być z czymś super na odcinku, tak? W sensie tam, nie wiem, napiszecie jakiś, dać jakiś zomek i napiszecie tam na tabliczce pozdro dla Matiego czy coś, to wszystko będzie na odcinkach nagrywanych. Działam w leśnie, nie gadaj, że tutaj. Tak jest, dokładnie tutaj. Będzie na odcinkach pokazywane, będziecie tam swoimi nickami i wszystkim, także może być naprawdę spoko. Ogólnie też myślałem, żeby wypuścić koszulki z bcraft i ze mną też. Także może być to całkiem dobry pomysł. Tu wam jeszcze chciałem, pora na straszenie kosmosu, prezentacja, bleble, wypchajcie się, wydarzenie super mieszane. To nas nie interesuje, dalej nic ciekawego w sumie nie było, dlatego to nie warto pokazywać. Tak dokładnie, ja tak mówię, także tak jest. Dokładnie, that's right. Przejdziemy tam. Mam chrypę, coś plus minus. Dwie sztuki znalezione, jeszcze tylko 8, a potem, może nie wiem, jak zależy, jak to długie wyjdzie, wiecie? I zależy, ile ja ciekawych rzeczy jeszcze będę miał tutaj do opowiedzenia. W Minecrafcie, także w tamtym serwie, możecie także zakupić. Na razie jest pakiet 8 skrzynek za jakieś 9, za prawie dychę. 8 skrzynek i możecie dropić naprawdę fajne elementy, ale dodamy też pakiet jednej skrzynki albo pakiet dwóch skrzynek za jakieś, nie wiem, 3 zeta plus minus. Zobaczymy, coś takiego zrobimy najprawdopodobniej, żebyście mogli na przykład dwie skrzynki sobie kupić, a nie było, żeby nie było trzeba dychy wydawać. Bo jako taką te płatności niestety, ale są potrzebne, bo ten serwer kosztuje na miesiąc aktualnie no 40-50 zł, bo jest dosyć porządny wykupiony. Także trochę płacimy za niego, dlatego on musi po prostu zarobić na siebie, wiecie, żeby to było fajne granie, ale żebym ja nie musiał ciągle za niego płacić, także jakby on będzie istniał z waszych płatności, z waszych SMS-ów, z waszego wykupywania VIP-ów, skrzynek innych bajerów, tak? Dlatego to jest nieodłączny element. Mi tam nie zależy, żeby jakoś mega na tym super specjalnie zarobić, tylko ważne, żeby to się utrzymywało. Jak to się będzie utrzymywać i będzie samo na siebie zarabiać, to jak najbardziej ten serwer będzie
będzie, słuchajcie, utrzymywany i będziemy tam wspólnie grać i będzie cały czas super zabawa. I nawet jeśli tak się uda, to prawdopodobnie ruszymy z, jeśli teraz dam człowiekowi, który to robił, odetchnąć, ale za jakiś czas możliwe, że ruszymy z kolejnym trybem, nie wiem, jakiś survival, czy jakiś tryb zabaw. Sam szczerze wam powiem, że nie wiem, się wszystko okaże, co tam wykombinujemy i dogadamy z ekipą, ale kwestia jest tego typu, że na pewno na jednym, jak to załapię, jak będziecie się super tam bawić ze mną, że na jednym serwie po prostu nie zaprzestaniemy i to może być naprawdę, to może iść w dobrym kierunku, to może być naprawdę spoko opcja i może się to rozwinąć i BeCraft zaistnieje. Będzie trzeba jeszcze lepsze serwer kupić i jeszcze więcej slotów i będzie po prostu awesome. Czy ja idę w ogóle złym stronę? No troszeczkę szedłem tak w ciut źle. Tu jest na 100%, nie ma innej opcji. Znaleziono znajomego. Mam nadzieję, że ten krzaczor u tego ukrytka rośnie, bo jak nie rośnie, to się Mateusz wkurzy. Autentico. Pyk, wiecie co, weźmiemy je na kozę, bo ona jest chyba ciut szybsza, przynajmniej taką mam, takie mam teoretyczne wrażenie. Do ratusza nie jest aż tak daleko, więc sobie podejdziemy na piechotkę, żadnego przenoszenia do bazy. Śmigaj człowieku, biegnij, biegnij. W ratuszu jest też tryb super mieszany, więc was zachęcam do zagrania sobie. Czy już czasem, nie wiem, czy już się czasem też nie skończył, bo nie wiem, kiedy też oglądacie ten odcinek, ale najprawdopodobniej, no u mnie jeszcze jest, no. U mnie jeszcze jest. Rośniesz ukrytek z tymi krzaczorami swoimi do góry, jak nie urośniesz, to będzie smuteczek. Jak ktoś napisał, ja to napisał komentarz, że jak zrobię po stronie zombie też 50, po tej już mam 50, to może jakiś hajsik mi wypluje, ale ja najbardziej się interesuję tymi krzakami, czy to zacznie rosnąć przynajmniej trochę, bo w tym momencie jest to chyba na tym samym poziomie, co było, pyk, i tu mamy ten dziubek. Może co 10 się jakoś aktualizuje, sam nie wiem. Nikt tego na netach chyba nie wyczaił. I to tak trochę słabo. Cześć. Ukrytka zrobili, myślą, że takie super. Hech. Jak ja skończę ukrytka, to ja nagram odcinek jeszcze po angielsku, żeby społeczność jakby podszkolić i wiedzieć, co warto z ukrytkiem robić. Powiem nam, że zrobiłem 100 razy ukrytka, że też warto, róbcie. Powiem, że 1000 ukrytków zrobiłem, o właśnie. W maliny ich wpuścił. Najpierw musicie zrobić 1000 roślin, żeby potem w ogóle zacząć robić zombie. I to tak musi być, nie? 1000. Także macie parę dni z życia. Tu jakaś dziura się w ogóle jakieś... Nie, to nie, to jakieś kolce rosną, dobra. Nie ogarnę tego wcześniej, aż tak jakoś pewnie. Cześć! Okej. Cześć ukrytek. Ty, majster. Co tam z tobą? Chcesz porozmawiać? Jakbyś powiedział mi jakoś, to byś miał liczbę, ile tego pozostało, ile się mamy jeszcze bawić, to by było o wiele lepsze, ale... Że mnie nie cierpisz, to... Przedziknie. Ja bym z nim porozmawiał. Ogólnie zaczął się sezon letni, moja klimatyzacja zaczęła fungować. Mam tu w pokoju sobie zrobiłem fajnie zimniutko, to mam przyjemnie, super. Na polu grzeje jak no na polu jest praktycznie chyba z 30 stopni. Ale ja sobie tak co dwa odcinki robię przerwę, włączam klimę, bo klima strasznie hałasuje, więc na odcinkach niestety by to nie mogło funkcjonować, ale robię sobie tutaj zimny klimacik i przychodzę potem znowu na dwa odcineczki, więc jest to jakby w miarę fajnie i w miarę spoko się czuję na tych odcinkach, bo pamiętam kiedyś jak nagrywałem, a było tu 30 stopni w pokoju, to to jest masakra była, nie? A teraz jest przyjemnie, w miarę, no. Przecież gorzej jak live'y będą jakieś na przykład 5-godzinne, to tu się już ciepło zrobi, to ja klimatyzację będę sobie odpalał co jakiś czas, będzie hałasowało. Ale to nic, tyle to nic. No jest jakieś zapisywanie, mnie to zapisywanie nigdy nie przestanie fascynować. Po co zapisujecie coś, co jest nieskończone? No możecie równie dobrze mieć to w dupie. Dziękuję, pozdrawiam. Przepraszam za czasem wyrażenia, ale to nie jest jako tako przekleństwo. Czasem wam się też, no dupa wam się okaże, no co? Normalne słowo, jak każde inne. Nie jest straszne. Lepiej jak mówi się dupa, niż jakieś inne rzeczy, nie? To zdecydowanie. Mojego przyjaciela, podoba się moja kryjówka, niekoniecznie stary, spierniczaj. Ukrytek, dalej. Dokładnie tak, patrz, do dzieła strzel, startujemy, lecimy teraz. Grzej, tym. Odpalaj, dopalasz. Dlaczego trójka jest nie... O, już jest aktywna, super Mateusz, nie masz się co denerwować. Odejdź ode mnie. Idę w złym miejscu, znowu tak daleko, dlaczego ja tam ciągle tam migam po skosie? Jak już widzę, że wskaźnik jest strasznie mały,
przy starcie, jak ukrytego odpali, to już wiem, że trzeba cisnąć do zomboparku. Jest tak daleko, ale tu przynajmniej mnie nikt nie atakuje. W ogóle mają miejsce respa tych postaci dla roślin i dla zombie praktycznie to samo. Przecież rośliny, jak szukałem, to też były dokładnie tutaj w tym miejscu. I najprawdopodobniej znowu tu muszę wyjść za ten płotek. No właśnie, patrzcie. Rośliny też się tu respiły. Dlaczego ja superbohaterów non-stop znajduję tylko? Ile jest w ogóle ogólnie chyba wszystkich postaci? Czekajcie, jest po 10 czy nie? Czy mi się coś myli? W sumie sam nie wiem. Przeburzymy teraz tutaj przez ogrodzenie. Pyk, na skrót jak najbardziej spoko. Hopa. Pozostały 3 dni w portalu. Ja może nagram jeszcze jeden odcinek z tego portalu, byłoby naprawdę ok. Bo jest spoko ten tryb. Jest spoko, jest mega szybki i taki przyspieszony i się fajnie gra. Z tym strasznie się cieszę z tego statywu, bo tu mikrofon jak mam przy ustach, to jakoś tak, nie wiem, lepiej mi się wydaje. Nie dość, że mnie lepiej słyszycie, to ja się naprawdę mogę bawić swoim głosem, baby. Mogę się bawić i mogę nawet dalej, bliżej. Szatarnie ukryte, gdy te gadaj do mnie, powiedz mi. Muszę spuścić parę. I pop filter, żeby tych pyty, żebyście nie mieli jakichś takich mega uderzeń. Mogę go dać tu, hello, a mogę go dać do góry, hello. Fajne to jest, super zabawka. Naprawdę. Pyk, jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, który to jest model, to nie wiem, to jak ktoś, kogoś to interesuje, to niech zapyta w komentarzu, to podeślę linka. Ale naprawdę, o, przeciągnę w pokoju. Naprawdę jest spoko, także polecam. Jak najbardziej. W ogóle w złą stronę szedłem. Przedzik ze mnie. Co nie? Przedzik. Jeźdź tutaj. Znajdź. Dobra, zróbmy tak, że ten ukrytek jest ostatnim ukrytkiem w tym odcinku. W sensie ten znajomy. Żeby was nie zanudzić, najwyżej zrobimy ukrytka kiedy indziej po raz kolejny. Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach. No, gdzie on jest? Tutaj. Pyk, mam cię. Gwiazda sportu. Hopa. Okej, okay. A ja się wezmę za nagranie jeszcze jednego odcinka z portalu, póki jest. I w tym portalu jest w miarę fajny ten tryb, więc całkiem spoko. Może na live'ie sobie pogramy na tym trybie, więc też by było ok. Ale na live'ie na pewno teraz Hello Neighbor przoduje, Minecraft też przoduje i kilka innych jeszcze rzeczy. Zobaczymy. Ja no, plany też na pewno ogrywam. No to by było chyba tyle, w opisie macie wszystko, na BeCrafta was zapraszam, strzała, żegnajcie, na razie, do następnego, cześć!